syn mój razem ze mną żył. Drgane schody, brudna ściana, kibla biel. Mieszkał przez ścianę jakiś podejrzany dla mnie typ. No ale ja byłem w AK, a on w AL. Na schodach mijaliśmy się, nie mówiąc sobie nic. Dopóki noża w brzuch nie wsadzi, wszystko gra. A wszystko nas dzieliło, łączył nienawistny fryc. No ale tamten był w AL, a ja w AK. Spotkania nielegalne tam za ścianą raz po raz. A ja nic na to nie poradzę, choć byłem strzel. Bo przecież Niemca nie nasadzę na sowiecki zjazd. Nawet jeżeli ja w AK, a on w AL. W czasie syn mój Józef zjechał z domu dzień za dniem. A od nieszczęścia strzegłem go, Bóg prawdę zna. Wtedy widzę stoi w drzwiach sąsiada z rozpalonym łbem. Choć tamten przecież był PAL, a ja taka. Zerżnąłem pasem syna, miał już 17 lat. Najlepszy wiek, żeby najgłupszy wybrać cel. Chcesz walczyć, walcz, ale jak Polak, nie jak kat. Przecież twój ojciec jest AK, a on PAL. Spojrzał na mnie i powiada, że chce Niemca bić i że Polaka powołanie dobrze zna. A czy im spełni jej imieniu, nie robi mu nic, żeby był AL, więc może też być i AK. A czas się zbliżał, każdy czuł, że już nam ziemia drży. I okna domów cięły świat jak okna cel. Tamci do lasu szli, a na ulicę szliśmy my, bo my w AK. A oni byli wszak w AL. No i się stało, co się stało, co się miało stać. I syn mój zginął, ciężko rzec, pierwszego dnia. Nie trzeba było mi chłopaka do powstania brać. No ale nie był już w AL, już był w AK. Ktoś powie, nie on jeden tak, lecz dla mnie właśnie on. Nieszczęścia jakoś sprawiedliwie, Boże dziel. Byleby żył za wcześnie, panie twój oglądam, byleby żył, gdyby już sobie był w AL.